Siemano ludziska, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Prison Architect. Jak widzicie, naszymi funduszami powoli zaczynamy wychodzić na plus. Jest naprawdę dobrze. Tutaj może się tego pozbędziemy, ponieważ zaczyna dochodzić drewno. Zaczyna dochodzić nam drewno na magazyn. Czyli jeżeli będziemy mieli więcej drewna, to będziemy mogli się zacząć bawić w tak zwane wyrabianie desek. A jak będziemy mieli wyrabianie desek, to pójdzie wszystko potem już z bańki w 100% i bardzo szybko. Oczywiście to, co już pocieli tutaj, to już niech tam wyleci, wyjedzie stąd mi. Ale te, które są jeszcze nieprzerobione, dałem wolę, żeby naprawdę się zabrali za te logi. Mam nadzieję, że mi nie kupują już więcej tych sheet metali. Nie. Uff, i chwała im za to. Tutaj drzewek już, drzewka już powoli dorastają, więc bardzo dobrze. Eksport 800. Pięknie. Ładny eksport. Jak na... przepraszam. Jak na nasze potrzeby był sam raz. Teraz tylko niech jeszcze te wood staki wyrzucą. Trochę więcej tych license plate'ów. License plate'ów. I będzie dobrze. I będzie wszystko dobrze. Śmieci oczywiście też wywieźli. No i tak, mamy kolejnych 8 więźniów za 9 godzin. Dodatkowa siła robocza. Będzie dobrze. 6 staff memberów jest wycieńczonych, 4 tylko odpoczywa. Staff room jeden mamy tu, drugi mamy... Drugi był tu, ale go usunęliśmy. Trzeba by tu dostawić staff room. Zdecydowanie. Ale tu już zrobimy taki lepszy trochę staff room koło tej, koło umieralni. Koło trupiarni, znaczy się. No w sumie mam tylko jeden staff room, to niedobrze. Będzie trzeba w to zainwestować po najbliższym czasie, jak właśnie przyjdzie trochę kasy tutaj właśnie z tego, z eksportu. Carpenter. Ja bym chciał, żeby tutaj właśnie doszło nam trochę kasy ze względu na to, żebyśmy, że mamy właśnie eksport, że mamy Carpenter. Jakiś grant by się przydał skończyć, no ale... No ale niestety na ten moment nie możemy z tym nic zrobić. Tutaj nic się nie ruszyło. W sumie te tasery to niech tam wisi. To jest dobre to, że ten alkoholik group nam działa. Tutaj jest ten common room z tą podłogą cudowną. Będzie trzeba też to zmienić. Będzie trzeba to na pewno zdecydowanie zmienić. Aha, tutaj chcieliśmy jeszcze te biura biurka dostawić i zobaczyć, czy to coś zmieni. No w sumie zobaczymy, sprawdzimy, jak to będzie działać. No, jeżeli to nie pomoże, to znaczy, że psycholog może obsługiwać tylko jednego typka naraz i będzie bieda. I będzie z tego powodu bieda. Chciałbym trochę tutaj, żeby nam się przyspieszyło to. W sumie jak śpią, to też nie mogę od nich wymagać. A właściwie... Zróbmy shakedown. Zróbmy shakedown tak do transportu. Źle ich nie traktuję, więc nie ma też tutaj obawy o to, że będą powstania. W ciągu 4 godzin się tylko muszą uwinąć, żeby właśnie odebrać później mi tych więźniów, którzy przybędą. Ale to nie będzie chyba, myślę, problem. Nie dla moich ludzi, oni wiedzą, co robią. Tych 5 więcej tutaj się jednak przydawało. W sumie to było taka trochę... To było takie trochę lekkomyślne chyba sprzedać ich, znaczy sprzedać, zwolnić. Tym bardziej, że już byli to ludzie przeszkoleni. A najważniejsze jest to w sumie, że jak mamy teraz... No świetny typek, uciekłeś do forestry, który... Hyszki. O, jak mi przykro. Uciekłeś w miejsce, gdzie nie ma wyjścia. No, sorry, za to będziesz miał karę... Solitarkę na 12. Nie pozwolę sobie na takie rzeczy. Ale ta ucieczka tutaj była genialna. No po prostu uciec na teren więzienia dalej. Dobrze, że też w sumie nie wychodzili pod tymi, pod toaletami. O, tutaj to widzę. No nie, no biorą się za to kopanie i to ostro, chłopaki. No, będzie trzeba coś z tym podziałać. Będzie trzeba naprawdę coś z tym podziałać, bo robi się to irytujące. Oni chcą stąd uciec. Źle im tutaj. Nie wierzę. Jak może im być źle w moim więzieniu? Przecież mają tutaj dobre warunki, nikt nikogo nie zabił od dawna. Grading, jak wygląda grading? 29%, no...
No jedna ucieczka była. Tylko 5 śmierci było takich, no, niezwiązanych z mojej przyczyny, no, spałowali kogoś najwyżej. Tutaj otwórz mi te drzwi. Niech oni tam polecą. A, dobra, znowu. Tymi drzwiami się musimy trochę sami teraz pobawić. No dobrze, wiem, jestem bankrutem. Jestem bankrutem do czasu, jak nie przyjdzie znowu eksport i tyle, także to jest po prostu cudowna rzecz. Gdzie był ten kolejny tunel? Okej, nie wiem, gdzie był ten kolejny tunel, ale zróbmy może takim razie taką rzecz, żeby mnie nie wkurzało to dędanie tego. Cyk, 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 cyk. No, dalej jesteśmy bankrutami. No nie jesteśmy, no więc o co chodzi? Dobra. 300, no i już nie ma, już nie zędza, już nie zędza, no i dziękuję. I bardzo dziękuję serdecznie. Ktoś tu jest jakiś nietypowy pacjent? Nic, wszyscy... Żaden nie ma tam żadnego doświadczenia w stylu, nie wiem, bieganie z nożem na czas, ani nic takiego, więc... Więc myślę, że możemy coś w ten sposób podziałać. O, ci tutaj już ściągają te license plate'y. Bardzo dobrze. Im szybciej oni je ściągną, tym szybciej zaczną przerabiać drewno mi. A co za tym idzie, będzie więcej... Bardziej dochodowy interes. Dlatego też myślę, że... A, właśnie, czy możemy tych 12 przyjąć teraz? No w sumie możemy, bo 4 niedługo zostanie zwolniony, więc akurat się wymienią. Room. Forestry. Ja bym chciał teraz to forestry na szybko poszerzyć. O tyle. Dziękuję. I drzewek więcej nie będzie kupowanych w najbliższym czasie. Okidoki. Okidoki, więc będzie wszystko pięknie banglać. Tu chcieliśmy to biuro, tu powinien być staff room. Chwila, moment, nie mamy na to kasy. W sumie byśmy... Nie no, sprzedawać się dalej nie będę, bo jednak już tak dużo się sprzedaliśmy niestety. A trzeba by było mocno postawić właśnie na to, żeby tutaj nam pieniążki przychodziły, czyli na produkcję w warsztacie. Musi być dobra atmosfera, oni muszą chcieć pracować. Jeżeli nie będą chcieli pracować, to będzie już bura i komura. Dodatkowo przydałoby się, żeby właśnie nam tutaj więźniów więcej przybywało. Trzeba by się z tym jakoś tutaj porać. W sumie zobaczmy. O, oto zapis. Tutaj jakby to było 9 na 31, to byłoby dotąd. W sumie jakby... Ile takich bloków by tu weszło? 9 na 31. Tu był jeden blok. 9 na 31. Drugi blok i tu by weszło w sumie 40 celi. Tu by było... By było tutaj 9 na 30... 9 na 13 to byłby drugi blok. No, można by to tak zrobić. Można by to w sumie tak podziałać. Tylko by trzeba było sprzedać te cele. I przez moment byśmy nie mieli gdzie ulokować kilkudziesięciu więźniów. To byśmy musieli naprawdę zrobić na takiej zasadzie, że to byłby szybki myk. Zrobimy tak. Nie chcę więcej więźniów. Poczekamy, jak się kilku zwolni i przebudujemy ten blok. Cały. Jak ten blok przebudujemy, to weźmiemy się za przebudowę tego bloku. Im więcej rzeczy przebudujemy po prostu teraz, tym więcej będziemy mieli do możliwości zrobienia później. Ten blok tutaj z High Security jest akurat tak, jak powinien być zrobiony. Tutaj jak zaczynają robić drewno? Zaczynają robić drewno, więc jest dobrze. Myślę, że jak oszczędzimy jakieś na oko 8000, bo tu będzie ile? 10, 20, 30, 40, 50 cel?
A mamy tu ile teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć, 27, 37, 33, 9, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 6, 4, 6, 45 cel. Nawet jeżeli zwiększymy to odrobinę, to będziemy mieli po prostu bardziej uporządkowane wszystko. Warto będzie taki ruch zrobić, wtedy byśmy mogli wywalić tą ścianę. Będziemy musieli ją wywalić. Będą tutaj wyjścia z cel. Okej. Okay. To będzie miało ręce i nogi. To będzie miało ręce i nogi. Będzie trochę bardziej ściśnięte. Ale nie zaszkodzi to. Nie zaszkodzi na pewno. Tylko będziemy musieli jeszcze w noc przed akcją zrobić shakedown, że jak będą tunele, żebyśmy się ich od razu pozbyli. Tylko jak wygląda teraz Atlitis. No, nie najlepiej to wygląda w sumie, bo tutaj mamy duże pipy. Dobra, wszystko jakoś będzie do ogarnięcia. Zdecydowanie do ogarnięcia. No a najwyżej będziemy się potem męczyli z tym, że będą częściej na po prostu kopać po rurach i będziemy musieli więcej płacić za zasypywanie dołów, ale to już będzie małe ryzyko w porównaniu do tego, co normalnie nam tu będzie grozić. Więc tak, eksport 1800, ale drzewa 2400. No i teraz będą nas drzewka zjadać trochę. Będą nas podjadać drzewka, z drugiej strony będzie wszystko dobrze. 45 miejsc, w sumie 20 celi byśmy mogli wywalić, czyli teoretycznie tego bloczku byśmy się mogli pozbyć i go przebudować. Wiecie co, zróbmy tak małymi krokami to wszystko. Obiekt dismantle i lecimy z tym koksem. Weźmiemy się, podbędziemy tego bloku i po prostu myślę, że w najbliższym czasie uda nam się postawić tamto na nogi. Bo teraz, tak czy siak, będziemy musieli załatwić sobie wszystko w ten sposób, żeby... Okej. W sumie kosztów nie będziemy ponosili żadnych ze względu na to... Ze względu na to, że tutaj nie będzie tych cel, ponieważ będziemy mieli pokoje. Okej. Pozbądźcie się tych celi. O co tu się dzieje? No. Już? Spokój. Dobrze. Dużo się nie stało. Nikt nikogo nie zabił. I to dla mnie jest najważniejsze. Tutaj wszystko będzie popakowane. Teraz tak. Tutaj otwórzcie ten jail door. Ten może być otwarty. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie póki co. Oj, chyba jednak. A nie, w sumie tylko. Tylko w sumie czterech mamy ponad to. Ale jak widzicie, z kasą zaczynamy wychodzić powoli na plus, więc jest naprawdę bardzo duży progres. Teraz skok po prostu do przodu. Pozbądźcie się tych ścian teraz. Teraz macie się pozbyć tych ścian. Dobre jest to, że w sumie jedyne, za co będziemy musieli zapłacić tak naprawdę, to będą ściany. W sumie może nie podbywajcie się. Zresztą. Teraz już tak za późno. Niech już zrobią tak, jak tutaj dałem im teraz przekazać. Tutaj ten bloczek. A w sumie. Tutaj też możesz. Rozwaliliśmy tą ścianę, możecie ją zdjąć. Nie będzie źle na pewno. I teraz by się przydało, żeby ten eksport zaskoczył. Jeżeli ten eksport zaskoczy, to my będziemy mogli sobie bez problemu. Okej, pozbierajcie tutaj te toalety, wszystko. Ta, właśnie, utilities. Atylitki. O, czyżby będzie szło idealnie w celi? Idealnie w celi, no świetnie. No świetnie. Gdzie ta rura dalej prowadzi? W sumie aż tam. No, to zrobimy taki mały zapobiegawczy płotek tutaj postawimy i w sumie nigdzie nie wyjdą tak naprawdę tamtą rurą. Nawet gdyby przed nią chcieli się kopać. No i wygląda w sumie.
Wygląda w sumie bardzo dobrze. Tylko teraz tak, jeszcze zobaczmy. To będzie na dolnej ścianie jakby co. Czyli byśmy musieli skopiować ten blok. I tak też zrobimy. Z dolną ścianą, tak. Tak. No i teraz może... Ile tam będzie? 2 cele. Tyle? Tak? Ładnie, dobrze złapałem? Tak. I dobrze, Atlitis. W sumie nie musimy nic nawet w rurach przebudowywać. Mamy farta. Teraz zróbcie jeszcze shakedown. A w sumie nie, bo już jest czwarta. Już jest czwarta nad ranem. To shakedown by nic nam po prostu w tym momencie nie dał. Tylko teraz musimy jeszcze zrobić jedną taką rzecz, czyli object. Cyk, cyk. Drzewa. No. A może bym poprosił... O, właśnie. Cegły. Okej, okay, cegły poszły. No i teraz za 6500 w sumie oni nastawią tu mi cegiełek. I będzie dobrze. I będziemy mieli spokój z jedną rzeczą. No jak widzicie, będzie to lepiej wyglądać zdecydowanie. Deployment. Teraz będziemy potrzebowali na pewno tak. Ciebie tu nie potrzebujemy, bo będziesz musiał... Będziesz musiał chodzić tu. Ciebie stąd zdejmiemy, bo ty tutaj nic nie będziesz musiał robić. Będziesz chodził za to na tej ścieżce. Więc tak. Tu. Tu. Ty nie będziesz chodził aż tak daleko. Zostanie dobrze, myślę, w tym momencie. Teraz kolejnego będziemy chcieli tutaj pana. Uff, no okej. Okay. Przebudowa więzienia. Na razie idzie tak, jak idzie. Ale jesteśmy spory kawałek dalej niż byliśmy do tej pory, czyli myślę, że jesteśmy, że jest dobrze. Na pewno unikniemy czegoś takiego, że chciałem sprzedać całe więzienie i zacząć od nowa. Ale jak widzicie, no da się to ogarnąć wszystko jakimiś właśnie takimi bocznymi sposobami. Mimo, że wysprzedałem wcześniej z 30% więzienia, to machniemy na to ręką, ale. Ale zaczyna być lepiej. Kantyna nie jest jeszcze przepełniona. To jest najważniejsze. Tutaj więźniowie mnie trochę martwią, że oni sobie tak od tej hulają. Czemu tutaj nie mam ściany? Okej, jak będą jakieś braki, będę musiał i takie ręcznie pewnie dostawiać. I się trochę pospieszyłem z tymi brikami, bo teraz mogliby w sumie pierwsze co to poustawiać wszystkie... rzeczy, wszystkie materiały, a dopiero potem byśmy mogli stawiać, dopiero byśmy mogli potem ustawiać cegły. Byłoby najrozsądniej. No dobrze, no pospieszyliśmy. Pospieszyłem się z tym trochę, tym bardziej, że tu jednej celi nam nie zamkną, nie wiem czemu. Dobrze, nie przejmujmy się tym na razie. Co to jest? Nic tu nie ma, no co to ma być? Dobrze, jakiś błąd widać. Mamy 106 na 106. Jest dobrze, wróciliśmy do stanu poprzedniego. Więc jest okej. Tutaj drzewek dużo będzie. Będą mieli co robić. A jak widzicie, już bardziej właśnie się zajmują cięciem drewna niż cięciem płyt. To mi się podoba. I to mi się naprawdę podoba. Tu niech mi szybko zrobią tylko... Nie, no mają to wystawione do zrobienia. Kurczę, zaczynali tak robić jakby niechętnie. Proszę, zrób tutaj ten wall szybciej. Dobrze. Bo oni czasami właśnie robią tak, że zostawią ten krzyż na środku i wtedy mamy 4 cele. 4 cele bez możliwości właśnie używania ich w ogóle. I to jest no taki trochę potem ból. Nie powiem gdzie. No ale co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Niestety z tym nie możemy wtedy nic bezpośrednio podziałać. No tu jest jeszcze dużo miejsca. O, narkotyki znaleziono u tego. No jak zwykle z wizytacji. Z wizytacji najczęściej właśnie narkotyki są. Narkotyki i luksur, czyli tam te wszystkie dodatki takie luksusowe, jakby to nie nazwać. Tutaj będziemy musieli to poszerzyć. I też będzie dobrze. Wszystko jakoś tutaj widzicie.
Czemu tu nie ma? Tu nie ma toalety. Ok, już jest toaleta. I teraz możemy planowanie już tutaj na tym bloku. No. Wyłączyć. Jest ok. Kolejny blok mamy przebudowany. Część przynajmniej jego przebudowaną. I będzie potrzebna jeszcze jedną rzecz, żebyśmy zrobili, czyli położyli tutaj podłogę, tu podłogi. Ale co najważniejsze, tutaj mamy concentrate chyba floor i on wygląda tak kiczowo. Weźmiemy, położymy ceramic floor. Floor wszędzie tutaj między celami. Bo mi się wydaje, że... Nie, no zobaczcie, oni tu wolno chodzą. Po ceramicznych podłogach mi się wydaje, że oni chodzą szybciej. A jeżeli na przykład będziemy mieli jakiegoś typa, który przedawkuje, czy cokolwiek innego, co będzie się złego działo, musimy reagować szybko, więc najlepiej jak nasi strażnicy będą szybciej biegali. I będzie dobrze wtedy. Powinno być wszystko dobrze. Wydaje mi się, że zwiększyło nam się tutaj capability o jeden. A może to mi się tylko wydaje. Okej, ale w tym momencie podziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!